Cześć, to Wasza Życie Poczciwe. Dzisiaj powiem Wam, dlaczego moim zdaniem warto inwestować w doświadczenia, a nie rzeczy. Zapraszam. Mam tu dla Was prezent, który ostatnio dostałem, chcę Wam pokazać. Lot paralotnią. Widzicie to? To jest właśnie to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, czyli o inwestowaniu w doświadczenia. Bo bardzo możliwe, że już masz dużo rzeczy. Na przykład jak ktoś teraz, święta się zbliżają, święta były, urodziny, cokolwiek, często ktoś Ci chce prezent dać. I teraz zależy, czy Ty brakuje Ci jakiejś rzeczy faktycznie. Czasem mówisz swojej partnerce czy swojej rodzinie, a że chce tą właśnie rzecz. I oni Ci ją kupią, masz ją miesiąc, dwa, tydzień, zapominasz, odkładasz. Lub faktycznie to jest coś, co Ci jest potrzebne i co musisz mieć. I wtedy to ten prezent jest dobry, czyli ta rzecz jest dobra. Ale przynajmniej w moim przypadku teraz no, nie ma dużo rzeczy, które można by mi kupić. Nie ma tyle rzeczy, które w ogóle bym chciał mieć w tym momencie, które by sprawiły, że moje życie by było jakieś super lepsze. W sumie mam wszystko, co mi potrzeba do szczęścia. Dlatego mówię, że jak są jakieś święta, jest jakieś urodziny, to doświadczenia inwestujmy. Chodźmy na jakieś super restauracje. Chodźmy, przejedźmy się do Pragi, do Wiednia, do Berlina, do Warszawy, do Wrocławia, gdziekolwiek, żeby tylko doświadczyć czegoś nowego, zobaczyć coś nowego, spędzić inaczej czas niż zwykle. Lub właśnie, tak jak tu będę wkrótce musiał zrobić, przelecieć się paralotnią, co będzie na pewno niesamowitym doświadczeniem. Mam nadzieję, że to nie był sygnał, że ktoś liczy, żebym spadł z tej paralotni i zginął. Ale to na pewno będzie super doświadczenie. I dwa razy się zastanów, na co te pieniądze swoje wydajesz, które masz. I na co ten czas przeznaczasz. Czy faktycznie coraz więcej tych rzeczy, które składujesz, są Ci potrzebne. Popularny jest teraz ten ruch zwany minimalizmem w internecie. Dużo ludzi o tym mówi, jak ten minimalizm poprawia im życie. No i wcale się nie dziwię, bo zawsze, gdy jest akcja, to jest reakcja. Gdy pchasz coś w tą stronę, to ono odpycha cię w drugą. Tak działa świat i podobnie jest z tym naciskiem na rzeczy, bo jest ciśnienie, żeby mieć jak najwięcej rzeczy, jak najwięcej bogactwa, jak najwięcej rzeczy składować, zbierać i mieć w domu. I minimalizm to taka naturalna odskocznia, naturalna dźwignia, która po drugiej stronie próbuje utrzymać w równowadze świat, czyli ludzie mówią, że nie potrzebujesz tylu rzeczy, że 3/4 rzeczy, które masz, to nie używasz i stoją i się kurzą i tylko co najwyżej się możesz o nie martwić. I też teraz książkę czytam Marcina Osmana i on mówi o takiej filozofii lekkiego plecaka, czyli o byciu takim zwinnym przedsiębiorcą, czy ogólnie człowiekiem, który gdy trzeba gdzieś wyjechać, to może wszystko zabrać i naprawdę nie ma takiego ciężkiego za sobą przemysłu, który naprawdę ciężko byłoby gdzieś przenieść, ciężko byłoby coś z nim zrobić. On to opowiada w tej książce dość dokładnie i opowiada, jak zbudował swoje życie wokół właśnie pewnych rzeczy, które dla niego były ważne. Jestem na samym początku, recenzuję tą książkę na pewno wkrótce, ale dzisiaj powiem Ci tyle. Zastanów się, czy warto wydawać pieniądze na kolejne rzeczy. Bo moim zdaniem doświadczenie to jest to, w co powinno się inwestować swój czas i swoje pieniądze, bo to jest coś, co zmienia nas, zmienia nasz najważniejszy organ, czyli ten tu, postrzeganie, perspektywę. Bo gdy myślisz sobie, a szkoda pieniędzy na pewne rzeczy i potem kupujesz jakiś nowy odkurzacz, czy kupujesz nową zmywarkę, czy kupujesz nową sukienkę, to wydaje mi się, że to nie ma sensu. To ma dużo mniej sensu niż wydawanie pieniędzy na doświadczenia i zmienianie swojej perspektywy, zmienianie siebie przez doświadczanie nowych rzeczy. Taki krótki punkt na dzisiaj, na którym się możesz zastanowić. Dzięki bardzo, życie poczciwe, zasubskrybuj, a wkrótce zobaczysz nowy film jutro, nowy film dzisiaj i nowy film też codziennie. Widzimy się wtedy. Pozdrawiam, cześć!